Swoje już w życiu widziałem i ciężko mnie zaskoczyć. A szczególnie ciężko mnie zaskoczyć pozytywnie. Więc jak przychodzi do mnie nowy producent, jak Esvis, i mówi, hej, mamy fajne kamery, możecie je sprawdzić, mówię, no, dobra, zobaczymy, czy faktycznie są takie, super, jak opowiadacie. I w dzisiejszej recenzji powiem wam, że sporo z tego, co mówią, jest prawdą. I te kamerki naprawdę mają kilka fajnych funkcji. A ja dzisiaj dla was będę recenzował Esvis Alive, tak zwana BC1C, i nazwa kodowa, a ja no, po prostu ją nazywam Esvis Alive, czyli kamera zewnętrzna bezprzewodowa. Jestem zwolennikiem życia bezprzewodowego. Zanim zaczniecie pisać w komentarzach, że przecież kable są o wiele stabilniejsze, pewniejsze i tak dalej, jestem tego wszystkiego świadomy. Wiem, że kable na dzień dzisiejszy są o wiele lepsze, ale jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko szło w stronę bezprzewodowej komunikacji, żeby ona była stabilniejsza, pewniejsza. Gdybyście 100 lat temu powiedzieli gościowi, że może w przyszłości jeździć elektryczną hulajnogą, po pierwsze spytałby się, czym jest hulajnoga, a po drugie, czemu ktoś to podłączył do prądu. Trochę to jest dziwne. I czym jest w sumie prąd? A jednak dzisiaj to jest całkowicie normalne, więc myślę, że kwestia kilku lat i komunikacja bezprzewodowa będzie naprawdę bardzo stabilna. A ja dzisiaj dla was prezentuję właśnie kamerę bezprzewodową Esvis Alive, która jest bateryjna, jak sama nazwa wskazuje, i dzięki temu możemy ją zamontować wszędzie. Esvis przygotował dla nas kamerę taką, to chyba się nazywa bullet, mogłem taka bardziej podłużna, no bo mamy albo takie okrągłe, albo bullet, albo jak Eufy i stwierdzamy, że chcemy, żeby była pionowa, to chyba jest jedyna tego typu kamera. Esvis jednak poszedł standardowo, jeżeli chodzi o jej wygląd, ale niestandardowo poszedł z kolorystyką, bo jest czarno-szara. W morzu białych kamer z elementami niebieskiego fajnie się wyróżnia i to mi się podoba. Jeśli chodzi o przód kamery, to tak, tutaj mamy samo oko kamery, które nam rejestruje wszystko to, co widać, a po jego bokach dwie dosyć silne diody. Czyli gdy zostanie na przykład wykryty ruch, to właśnie te diody się zapalają i są w stanie doświetlić to, co się dzieje, albo mogą być używane jako element alarmu. Jeśli chodzi o montaż, już go sobie tutaj... Mamy miejsce na dwa wkręty, w zestawie tam mamy zresztą wkręty, żeby go sobie wkręcić, czyli to montujemy do ściany, na przykład do elewacji, albo gdziekolwiek, gdzie chcecie to ją zamontować, bo jeśli macie już pociągnięte kable i dokładne miejsce na kamery, no to fajnie, ale czasami się zdarza, że chcemy monitorować coś, co nie ma jeszcze żadnego okablowania, może nigdy nie mieć, albo jest to dopiero budowa, i wtedy taka kamerka bardzo fajnie się sprawdza i potem ją po prostu wkręcamy. Ot, cała filozofia. A kamera, o proszę, nawet się diody na chwilę włączyły, ma możliwość ustawienia pod wieloma różnymi kątami. Jeszcze dwa słowa odnośnie wyglądu. Zacznijmy od ładowania. Ładujemy ją poprzez mikro USB. Tutaj jest wejście. Wolałbym USB-C, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. A w tym miejscu mamy przycisk reset. Jak dla mnie trochę zbyt widoczny, znaczy on jest teoretycznie niewidoczny, ale jak wiemy, to jest łatwo dostępny, żeby kamerę zresetować. A poza tym, no, jest szansa, że gdy będziemy ją chcieli ściągnąć do ładowania i coś tutaj pogmeramy, to przypadkiem ją zresetujemy. Wolałbym, żeby był trochę bardziej, głębiej zamieszczony. To teraz kilka słów o specyfikacji technicznej. Ta kamera to jest 4 megapiksele, obiektyw 2,8 mm, pole widzenia to jest 116 stopni po przekątnej, 100 stopni w poziomie. Jeśli chodzi o obserwację w nocy, zasięg podczerwieni do 10 metrów. Rozdzielczość to jest 2560x1440, czyli to jest kamera 2K. Chyba o tym jeszcze nie wspominałem, więc to jest, myślę, dobry moment na to, żeby o tym wspomnieć. Kamerka działa po Wi-Fi 2,4 GHz, nie działa po 5, ale to jest normalne. Jeśli chodzi o połączenie z chmurą, no to mamy tutaj chmurę Esvis Cloud. O niej jeszcze trochę opowiem, bo ona jest dodatkowo płatna. Warunki otoczenia od minus 20 stopni Celsjusza do 50 stopni, wilgotność 95% bez kondensacji. Do tego wrócę, gdy będę opowiadał o tym, jak się ona sprawowała przez ostatni czas.
No i przy okazji o stopniu ochrony, czyli IP66. Waga 835 gram. No i jeszcze wymiary na sam koniec. 104,76 na 62,80 na 62,80 mm. Parę słów o tym, jak kamera się sprawuje na co dzień z dużym zaznaczeniem na różne warunki atmosferyczne. Kamerka 2K w niektórych filmach mówię, że 1080p jest wystarczające, bo jest. 2K jest zawsze lepsze, po prostu. Więc jak mamy możliwość 2K albo 1080, no to bierzemy oczywiście kamerę 2K. Edwis taką zrobił, więc rozdzielczość jest naprawdę fajna. Wszystko jest bardzo jasne, wyraźne, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zresztą pewne filmy się przejawiają przez ten film, no i zobaczycie też kilka ujęć z samej kamery. To, co mi się strasznie spodobało w tej kamerze, to specyfikacje technicznej, bo mówiłem, IP66, tam od minus 20 stopni do 50 stopni i potwierdzam, kamerka działała w około minus 15 stopniach, bo ostatnio jest naprawdę zimno. Często była w śniegu, śnieg na niej leżał, więc była też duża wilgotność i dawała sobie całkowicie radę. Nie było żadnego problemu z komunikacją, więc nawet w ciężkich warunkach ESVIS da sobie radę. Więc mamy tutaj dobrze wykonaną kamerę, która jest bezprzewodowa, która nie potrzebuje zasilania, działa po Wi-Fi, a na dodatek jeszcze jest w stanie wytrzymać silne warunki tam atmosferyczne i no i po prostu fajnie wygląda. Więc same plusy, prawda? Jest mały zgrzyt, ale tego zgrzytu w aplikacji, więc zapraszam. Aplikacją do sterowania kamerą jest ESVIS, jak no, można się domyśleć. Widzicie teraz kamerę, która jest na balkonie. Zasięg Wi-Fi od razu widzimy, że jest dwie kreski na trzy. To jest ostatni widok z kamery, gdy w nią wszedłem. Nie live. Żeby wejść w live, muszę ją sobie kliknąć. Ona się szybko ładuje w miarę. I mam już podgląd na to, co się dzieje. Więc tak, mam tutaj, widzę dokładnie, co jest na zewnątrz. Mogę sobie zrobić zrzut ekranu. Mogę wyłączyć dźwięki. Mogę również uruchomić nagrywanie tego konkretnego momentu. Nagranie zostało zapisane. Mam też Cloud Play, czyli chmurę ESVIS. I to jest ten mały zgrzyt, o którym chciałem wspomnieć, bo jest ona stosunkowo droga. Kamerka ma wbudowane 32 giga pamięci, więc te nagrania tam są. No ale jak wiemy, nagrania w 2K trochę pamięci zabierają, a jeżeli byśmy chcieli mieć usługę tutaj od ESVIS i Cloud Play, to musimy wydać, no i tutaj, gdy weźmiemy sobie wybierz subskrypcję, 210 zł rocznie. Trochę drogo, jak dla mnie, no bo co miesiąc to jest 42 zł. I to jest dla mnie taki trochę koszt ukryty tej kamery, bo Cloud Play daje nam całą detekcję całodobową, bezpieczeństwo danych, no całe podpięcie po prostu do chmury, więc fajnie jest je mieć, no ale nie jest to za darmo. Jeśli chodzi jeszcze o pozostałe funkcje tej kamery, wracając, no to tak, przez różne godziny mogę sobie zobaczyć, ile ona danych klipów nagrała. Teraz najwięcej, no bo aktualnie ją recenzuję. Mamy tę opcję zdjęcie, rejestruj, o której Wam mówiłem. Mamy rozmawiaj, czyli kamera ma komunikację dwukierunkową. Ja mogę coś do niej powiedzieć, tam jest głośnik, który to wyda i tam jest również mikrofon, który nagra, więc możemy się za pomocą tej kamery komunikować. Ma opcję alarmu, wtedy jest bardzo głośna, naprawdę głośna, mruga tymi światełkami, więc ja już kilka takich testów robiłem, sąsiedzi nie są zbytnio zadowoleni z tych testów, dlatego no cóż, teraz tego nie zrobię. No i później mamy jeszcze definicję, czyli możemy sobie ustawić, czy chcemy właśnie te Ultra HD, czyli 2K, Full HD, czy tylko High Definition. Gdy sobie wrócę, to mam jeszcze bibliotekę i w bibliotece mam ostatnie nagrania, które tutaj były. Widzicie, że trochę się bawiłem tą kamerą, więc jest tutaj parę moich nagrań, ale mogę sobie cofnąć do kilku dni wcześniej. No ale tutaj za dużo niestety nie ma, no bo nie mam tej wykupionej chmury. Więc dużo tych nagrań, jakoś wybitnie dużo tych nagrań nie ma, ale kamera posiada wszystkie funkcje, które byśmy od niej oczekiwali, więc mamy również czujnik ruchu, więc ona wychwyci każdy ruch przed nami. Naprawdę ma wszystko to, co kamera zewnętrzna powinna mieć. Jeszcze taką ostatnią rzecz, którą chcę Wam przekazać odnośnie tej kamery, to oprócz ładowania kabelkiem możemy dokupić dedykowany panel słoneczny od ESVIS-a do niej, zamontować obok i ona wtedy będzie ładowała się za pomocą energii słonecznej.
Więc myślę, że to też jest warto o tym wiedzieć, jeżeli zastanawiacie się, jak często będziecie musieli ją ładować. Możemy mieć taki panel, a jeżeli chodzi już o samą baterię, to ona powinna wytrzymać około 180 dni na jednej baterii. U mnie działała krócej, jeszcze się nie rozładowała do cna, no ale minus 15 stopni, ciągły śnieg, to nie dziwmy się, że bateria schodzi znacznie szybciej niż powinna. Słowo jeszcze o asystentach. Ezvis wspiera Google'a, Alexę, nie wspiera Apple'a. Czyli jeżeli mamy nasz ekosystem oparty na Google Home albo na Alexie, to jesteśmy w stanie wykorzystać tych asystentów, żeby sterować tą kamerą. Jeżeli mamy go opartego o Apple Dom, czyli chcielibyśmy sterować Siri, to niestety, ale Ezvis tego akurat nie wspiera, ale wspiera między innymi IFTTT, więc tych integracji trochę jest. Podsumowując, Ezvis przysłał nam naprawdę fajną kamerę. Bezprzewodowa, możemy ją ładować za pomocą kabelka albo za pomocą panela słonecznego. Działa po Wi-Fi, mamy 32 giga w pamięci wbudowane, jest wytrzymana na warunki atmosferyczne, mamy 2K, mamy możliwość rozmowy dwukierunkowej, wszystkie podstawowe funkcje jak wykrywanie ruchu, również tu są dwie dosyć silne lampy, które są w stanie doświetlić na przykład intruza, który się włamuje, więc wszystko jest na plus. No jedyny minus może być tylko trochę cena. Cena samej kamerki to jest około 670-700 zł. A poza tym powinniśmy sobie doliczyć, jeżeli chcemy tego clouda, no to wtedy to jest kolejne 200 zł rocznie. Ale też kamera ma wsparcie dla asystenta Google, dla Alexy, dla IFTTT, więc możecie ją podłączyć do innych swoich ekosystemów i wtedy będzie fajnie działać. Moim zdaniem bardzo fajna kamerka, którą mogę polecić. Zaskoczyła mnie pozytywnie, a takie zaskakiwanie mnie pozytywnie lubię. Dziękuję Wam za ten film, dziękuję za to, że ze mną byliście. Lajkujcie, subskrybujcie i koniecznie komentujcie. Powiedzcie, czy w ogóle słyszeliście o takiej marce jak Ezvis i czy po tym filmie jesteście zainteresowani tym, żeby na przykład jej spróbować.